raz spotykamy się na akcji Bezpieczny Kierowca. Czy to oznacza, że akcja ta cieszy się powodzeniem? Tak, Szkoła Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika, którego sponsorem jest PKN Orlen, rzeczywiście to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. To już jest któraś z kolei edycja, którą realizujemy w mieście Płocku. I jest adresowana oczywiście nie tylko do mieszkańców Płocka, ale i do okolicznych gmin powiatu sierpeckiego i gostyńskiego. I z tego co widzimy, rzeczywiście te listy zapełniają się, te zapisy internetowe w przeciągu 3 dób praktycznie. Rzeczywiście widać zapotrzebowanie na taki rodzaj szkoleń, czy rodzaj bardziej doskonalenia tej nauki jazdy, która również obejmuje swoim zasięgiem nasze sytuacje, które często spotykamy w życiu, a nie potrafimy na nie zareagować jadąc samochodem. Chociażby coś, co nam bezpośrednio wyskakuje na drogę i nie do końca wiemy, jak zareagować, a to są ułamki sekund. I po to są właśnie te szkolenia, po to są te rozmowy z instruktorami, doświadczonymi instruktorami, nie tylko rajdowcami, ale również osobami, które pracowały wcześniej w szkołach nauki jazdy i znają problemy uczestników takich szkoleń, egzaminując je i później mając doświadczenie, co się dzieje w momencie, kiedy oni nabywają już te doświadczenia jako kierowcy, że rzeczywiście takich szkoleń brakuje. Myślę w konsekwencji chociażby o jakimś programie, który byłby stworzony przy WORD-ach, żeby nie tylko sam egzamin, czyli świeżo upieczony kierowca, który wsiada za kierownicę i wtedy jeszcze nie ma takich elementów doświadczenia, które wskazują na to, z jakimi problemami może się spotykać, tylko chodzi mi o to, żeby te szkolenia były po jakimś czasie, kiedy on już nabywa to doświadczenie jako świeży kierowca i być może jest w stanie wtedy podzielić się swoimi niedoskonałościami jazdy, nauki jazdy samochodem, po to, żeby właśnie rozwiać te wątpliwości, po to, żeby doskonalić tą naukę, również ćwicząc za kierownicą. Wiemy, że miała Pani okazję też wziąć udział w takim szkoleniu dla kierowców. Co najbardziej zapamiętała Pani z tego szkolenia, co wdrożyła w swojej codziennej jeździe? Znaczy zdecydowanie ta siła szybkiego hamowania, czyli reakcja naciśnięcia momentalnie na hamulec z największą siłą w nodze, jaką się tylko ma, w momencie, kiedy nam coś wyskakuje na drogę jako przeszkoda, to nie też staranie się nerwowo ruszania kierownicą, ale staranie się delikatnie ruszać i omijając przeszkodę, po to, żeby właśnie nie spowodować wypadku, po to, żeby uniknąć tego wypadku, bo często zjeżdżamy na przeciwległy pas ruchu, a niestety tam jest kierujący autem zupełnie inny samochód i możemy spowodować śmierć albo bardzo przykrą w skutkach kolizję drogową. Czego doświadczyć mogą dzisiejsi kierowcy? Jak zwykle muszą doświadczyć wszyscy uczestnicy naszych szkoleń różnych sytuacji, które mogą nas zaskoczyć na drodze. Chcemy pokazać im granice, które nie powinni przekraczać. Bardzo jesteśmy zmotywowani, bo impreza Orlen dla Płocka i w ogóle tutejsi mieszkańcy i kierowcy są bardzo ambitni. Już mamy 3. rundę tych naszych szkoleń i zawsze jest bardzo dużo uczestników i bardzo fajny poziom reprezentują. Różnie jest z pogodą tylko u Was, ale dzisiaj jest całkiem fajnie. I muszę powiedzieć, że świadomość rośnie i moje serce instruktora i kierowcy sportowego również, bo coraz więcej ludzi ma ciekawe pytania, a my coraz bardziej udoskonalamy nasze moduły, żeby jak najwięcej przekazać. W dość krótkim czasie, bo chcemy jak najwięcej ludzi przeszkolić i chcielibyśmy, żeby jak największa ilość kierowców tutaj z okolic zobaczyła, jakie różne przygody i jakie różne niebezpieczne sytuacje na nich czyhają na drodze. Instruktorzy jak zwykle na każdym module pokazują, redukują ilość błędów, pokazują, co należy zrobić, a przygotowaliśmy jak zwykle takie typowe sytuacje, które nas mogą zaskoczyć na drodze i które mogą finalnie się okazać niebezpieczne, czyli omijanie przeszkody, awaryjne hamowanie, na przykład straszna wichura też może się zdarzyć, prawda? Może nas zaskoczyć jakiś poślizg, bo na przykład nagle nawierzchnia się zmieniła, więc mamy takie samochody ze specjalnymi nakładkami, które symulują poślizg nadsterowny, czyli taki, kiedy tył samochodu nas wyprzedza, pokazujemy, co się wtedy dzieje i jak zareagować. Mamy również bardzo ważne ćwiczenie, moje ulubione, to znaczy pokazujemy, jak rozproszenie uwagi wpływa na bezpieczeństwo. Bardzo często w nieprzyjemnych sytuacjach ratownicy mówią, że po grubym wypadku widzą niedokończone SMS-y.
kierowców. Umówmy się, 90% z nas robi głupoty za kierownicą, pisze SMS-y, robi różne inne rzeczy, których nie powinny, bo to po prostu rozprasza naszą uwagę. Odrywamy wzrok od tego pola przed maską i w ułamku sekundy jesteśmy zupełnie w innej rzeczywistości. Pokazujemy to w dowcipny sposób, jak właśnie wpływa pisanie SMS-ów w trudnym takim technicznym slalomie na nasze postrzeganie drogi, na naszą percepcję. No i te wszystkie moduły, jak zbierzemy razem, no to dają jakiś obraz, jak sobie poprawić bezpieczeństwo na co dzień. Mamy teraz jesień. Mówi się, że jest to jedna z trudniejszych pór roku dla kierowców. Jak jeździć bezpiecznie tą porą roku? Ja zawsze mówię, w Polsce wolniej trochę. Po prostu mamy dalej zbyt dużo, zbyt szybkich, zbyt agresywnych kierowców, przez których zresztą cała reszta, zdecydowana większość cierpi, no bo są coraz mocniejsze przepisy, mandaty i tak dalej. Wszystko po to, żeby wyłapać tych zbyt agresywnych, zbyt szybkich. Ale jesień jest takim szczególnym momentem, nawet czasem jest bardziej niebezpieczna. Statystyki mówią, że jest najniebezpieczniejsza, bardziej niebezpieczna niż zima. Bo w zimie jednak jak spadnie trochę śnieg, jest szać poranna, to się boimy za szybko jechać. A na jesieni, w jesieni jesteśmy przyzwyczajeni do fajnych warunków po lecie, a tu nagle liście spadną, robi się taka maź na drodze, bardzo częste deszcze i wiatry. Je powodują, że nawierzchnia po prostu jest zupełnie innej przyczepności niż była jeszcze miesiąc wcześniej. No i w niektórych sytuacjach nie radzimy sobie z poślizgiem, z hamowaniem i dochodzi do kolizji i do większych wypadków. Jaki plany na przyszłość? Czy w przyszłym roku też Was zobaczymy? Ja bym bardzo chciał, bo cały czas nie możemy wyczerpać tutaj, że tak powiem, rynku kierowców, którzy chcą się przeszkolić. Oczywiście wiele zależy od naszych sponsorów, ale Orlen Płocka robi, jak widzę, wszystko, żeby te szkolenia cały czas funkcjonowały, bo jest to naprawdę cenna inicjatywa. My robimy również w całej Polsce inne szkolenia na ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, to z płytami poślizgowymi, ale tutaj w Płocku nie ma takiego ośrodka, więc nawet takie szkolenie na placu, takie dość dla dużej ilości uczestników, dość szybkie, też dużo daje, więc mam nadzieję, że się dalej będziemy spotykać, tym bardziej, że zawsze jest fajna atmosfera u Was. I ostatnie pytanie. Już swego czasu w Płocku mieliśmy taką bardzo potężną inicjatywę zbudowania tutaj toru wyścigowego. Co sądzisz o powstawaniu takich miejsc? Taki zwykły tor, nawet wyścigowy, bardzo by się przydał, dlatego że zawsze powtarzam, że ta część kierowców, którzy mają benzynę we krwi, musi mieć gdzie się wyżyć. Nie wyżywajmy się na normalnych drogach, tylko na tego typu torach. I coraz częściej tak jest w Polsce, bo takich torów jest coraz więcej. Takich małych, mniejszych, większych, prywatnych torów wyścigowych, gdzie mogą kierowcy swoimi quasi-sportowymi i różnymi innymi samochodami się wyżyć. Więc jeżeli miałby to być tor dla właśnie takich kierowców, jestem 100% za.